Was w drugim odcinku Nauki Norweskiego na tym kanale. Dzisiejszy filmik będzie troszeczkę podzielony. W pierwszej części Wam zaprezentuję wyrazy zgadzania lub niezgadzania się. W drugiej części zaprezentuję Wam wyrazy chęci i niechęci, a w ostatniej przerobimy wyrażanie własnej opinii. Zgadzam się z Tobą. Jeg enig med deg. Nie zgadzam się z Tobą. Jeg ikke enig med deg. Zgadzam się z tym, co mówisz. Jeg enig i det du sier. Nie zgadzam się z tym, co mówisz. Jeg ikke enig i det du sier. Popieram Twoją zdanie. Jeg støtter meningen din. Nie popieram Twojego zdania. Jeg støtter ikke meningen din. Nie mogę się z tym zgodzić. Jeg kan ikke si meg enig i det. Mam na myśli to samo. Jeg mener det samme. Myślę tak samo. Jeg tenker det samme. Myślę podobnie. Jeg tenker lignende. Myślę, że tak. Jeg tror det. Myślę, że nie. Jeg tror ikke det. Mam rację. Jeg har rett. Masz rację. Du har rett. Myliłam się. Jeg tok feil. Chcę. Jeg vil. Nie chcę. Jeg vil ikke. Chcę to zrobić. Jeg vil gjøre det. Nie zrobię tego. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Oczywiście. Selvfølgelig. Nie ma mowy. Ikke tale om. Chciałem. Chciałam. Ale już nie. Jeg ville. Men ikke nå lenger. Zmieniłem. Zmieniłam zdanie. Jeg ombestemte meg. Jednak chcę. Jeg vil likevel. Jednak nie chcę. Jeg vil ikke likevel. Podoba mi się to. Jeg liker det. Albo jeg liker den. Nie podoba mi się. Jeg liker den ikke. Lub jeg liker det ikke. To nie w moim stylu. Det ikke helt meg. Lub może ty też powiedzieć. Det ikke helt min stil. To przesada. Det en overdrivelse. W moim guście. Etter min smak. Jestem zadowolona lub jestem zadowolony. Jeg fornøyd. Nie jestem zadowolony lub nie jestem zadowolona. Jeg ikke fornøyd. Lub możecie też powiedzieć jeg misfornøyd. To jest takie jakby antyzadowolona. Niezadowolony, po prostu jest to jako słowo. Trochę za dużo. Litt for mye. Trochę za mało. Litt for lite. Za bardzo. For mye. To działa tak jak w angielskim too much. Niezbyt. Ikke egentlig. Nie do końca. Ikke helt. To by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze nie wiem do końca, jakie filmiki będę stawiała. Na razie mam w głowie parę tematycznych. Takich, jakim był ten pierwszy. Możecie oczywiście i mam nadzieję, że będziecie komentować, czego byście chcieli się nauczyć, żebym wiedziała, jak planować następne filmiki. Bardzo dziękuję za pozytywne komentarze do ostatniego filmiku. Więc tak, no zostawiajcie komentarze, czego byście chcieli. I mam nadzieję, że się widzimy w następnych filmikach. Bye bye, baby girl. Na tym kanale... No. Kanale... O.